1 marca z zeszłego roku Święto Żołnierzy Wyklętych. Gówniarz, w środku nocy w krakowskim parku, nagrywa, jak pluje na twarze Żołnierzy Wyklętych. Opluł pomniki, umieścił film na YouTubie. Napluł prosto w twarz ludziom, którzy poświęcili swoje życie, zostali zamordowani za to, żeby Polska była wolna. Wówczas jako Fundacja Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu obiecałem, że postawimy go przed sądem. Wysłaliśmy zawiadomienie do prokuratury i w połowie grudnia tego roku stanie na ławie oskarżonych. Niestety w Polsce za znieważenie pomnika może grozić mu grzywna bądź kara ograniczenia wolności. Będziemy tam jako fundacja i będziemy domagać się najwyższego wymiaru kary. Uważam, że Polska powinna bronić czci i pamięci swoich bohaterów, i kary za ich znieważanie powinny być zdecydowanie bardziej surowe.